chcemy mieć dzieci teraz w tym momencie życia? No, mówię do tego, że jesteśmy oczywiście leniwi, nie? Ale mamy do tego swoją ideologię. Nie chcielibyśmy, żeby nam odwaliło tak jak młodym rodzicom. Patrząc po moich znajomych, młodych rodzicach, mam wrażenie, że im się robi jajecznica z mózgu, że im się bobofrut w mózgu tworzy, jak się robi dziecko. I to nie chodzi, wiadomo, że się boją swoje dzieci, chcą jednak najlepiej wychować. Chodzi mi o marketing i rynek okołodzieckowy taki, że generalnie wszystko możesz im wcisnąć. Każdą usługę, każdy produkt. Ostatnio z takim młodym rodzicem, kumplem moim, chciałem się omówić. Przyszedłem do tego kumpla w odwiedziny i mówię sobie, a kupię coś temu małemu warzywu, nie? Dobry, weekend będę. I byłem na takim sklepie z ciuchami akurat i był taki dział do 3 miesięcy. Do noworodków. I co znajduję? Skarpetki antypoślizgowe dla niemowląt. Gdzie i jak do chuja ma się poślizgnąć niemowląt? Przecież to jest niemowlę, to jest ameba, która nawet nie wie, że ma stopę. Jak wie, że ma to tylko po to, żeby wsadzić do ryja. No umówmy się. Naprawdę dziwnie się zachowują ci rodzice, dziwni są. Graliśmy stand-up w takim większym składzie. I jeden kumpel ma dzieci i mówi, słuchajcie, ja muszę grać ostatni, bo ja dzisiaj usypiam dzieci. Myślę, co odjebały, że postanowili je uśpić. To są twoje dzieci. Okej, grasz ostatni. Dziwnie. Nie lubię też odwiedzać tych młodych rodziców, bo wszędzie są jakieś takie kody, zaciski na dzieci. Ja szuflady nie umiem otworzyć. Ja, co dopiero to dziecko. Ja rozumiem, to jest dla bezpieczeństwa. To jest totalnie ważne dla bezpieczeństwa. Ja wiem, jak było ciężko kiedyś, jak nie było zacisków. Grzesiek, szuflada, szafka, uważaj! Powiem wam szczerze, szacun ludzkość, żeśmy przetrwali do dziś, żeśmy się wszyscy nie rozjebali o szafki. Szacunek, naprawdę. Byliśmy kiedyś u takich znajomych, którzy mają takiego trochę starszego chłopaka, a ja tak biegam między nogami, więc jeszcze bardziej wkurza. No i jemy sobie, nas na obiad zaprosiła i nagle w pewnym momencie ona się odwraca, bierze go na kolana i taką rurką odciągnęła mu gluta z nosa. I mówię, oj, ja tu jem! I dopiero później skumałem, że ten glut się zatrzymuje w takim zbiorniczku, że to... Ona mówi, jak nie idzie, to podłączamy odkurzacz. Przyszedłem test na ojcostwo, ona się orbała, ja jadłem. I w pewnym momencie ona się tak wyluzowała, że mówi, może ktoś chce spróbować. Tak chyba pogrywasz, wiecie co? I się zgłosiłem. Bo mówię, co to jest? Zadanie w Azja Express, odesygnujowi gluta, żeby grać dalej. Mówię, co to jest? Zgłosiłem się i mu tego gluta wdmuchałem z powrotem. Takie oczy miał niebane. Już zawsze będzie spierdalał przed tą rurką. A się przynajmniej gnojek nauczy smarkać. Teraz jak do niego przychodzę, jak do nich przychodzą, mnie widzi, nie ma kataru, a od razu. Oni mi dziękują, Grzegorz, że się nauczył smarkać. Któregoś razu kupy nie mógł zrobić, to już mówię, podłączajcie odkurzacz, już się nie podejmę. Nie, dzięki. Ja wiem, to jest... Ja tak głupio gadam, że każda młoda matka mnie teraz nienawidzi. Ja się naśmiewam z marketingu, nie z was. Ja to rozumiem, bo jak mi się urodzi dziecko, to mnie tak odwali, że ja będę tak się o nie bał, że odwrócę wannę do góry nogami i się tam moje dziecko będzie wychowywać. To tam jedzenie, tak na spacery, tak będziemy chodzić.